Dobry wieczór, Joanna Wrześniewska. Artur Tamborski, zapraszamy na informacje. A w nich opowiemy o europejskim tournée prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pluszowy inspektor Wawelek rozpoczął służbę w małopolskiej policji. Pokażemy też, co potrafią faceci w czerni, czyli Biuro Ochrony Rządu. George W. Bush w Europie. Amerykański prezydent rozpoczął swoją pierwszą wizytę na Starym Kontynencie. Ma 5 dni na odwiedzenie 5 europejskich stolic, w tym Warszawy. Z czym leci do nas przywódca światowego mocarstwa, który w czasie kampanii wyborczej Greków nazywał Greczynami, a Słowenię mylił ze Słowacją? Raport o tej wizycie przygotował Maciej Wójcik. Wyprawa prezydenta Busha do Europy zaczęła się od falstartu. George W. Bush przekręcił nazwisko premiera Hiszpanii. Zamiast Aznar powiedział Anzar. Jednak nie z powodu takich gaf i nieznajomości Europy oraz Europejczyków będzie to bacznie obserwowana wizyta amerykańskiego prezydenta. Chcielibyśmy poznać, jaka jest wizja przywódcy Ameryki wobec świata, wobec tej części Europy, gdzie my jesteśmy. George W. Bush w Madrycie, Brukseli, Sztokholmie i Warszawie oraz Słowenii, gdzie spotka się z prezydentem Rosji, będzie przekonywał europejskich polityków do międzynarodowego systemu antyrakietowego i dalszego rozszerzenia NATO. Bush zamierza wedle pierwszych sygnałów wykorzystać Warszawę, aby stwierdzić, że Wilno, Ryga, Tallinn, Bratysława też wkrótce będą w NATO. Mimo to Europa chłodno wita amerykańskiego przywódcę. W Hiszpanii odbywają się demonstracje przeciwników Busha. Działacze Greenpeace zajęli nawet tankowiec płynący do Ameryki. Przeciwko Bushowi po prostu trzeba protestować i będziemy to robić w Warszawie. W Polsce przeciwnicy Busha planują pokojową manifestację. Antybuszowcom nie podoba się między innymi to, że amerykański prezydent jest zwolennikiem kary śmierci oraz to, że Bush Junior bagatelizuje problem dziury ozonowej. Są zawsze w centrum wydarzeń, ale stoją z boku. Noszą świetnie skrojone garnitury i ciemne okulary. Ich znak rozpoznawczy to słuchawka w uchu i mikrofon w mankiecie. To oni troszczą się o bezpieczeństwo najważniejszych osobistości. Ochraniali papieża, Dalaj Lamę, a w piątek będą dbać o bezpieczeństwo prezydenta George'a Busha. Z ich usług korzysta prezydent, premier, ministrowie i zaproszeni do Polski goście z zagranicy. Choć są zawsze w centrum wydarzeń, na szczęście ich pracę można oglądać rzadko. A jak się okazuje, jest na co popatrzeć. Atak zamachowca czy szaleńca trudno przewidzieć. Oficerowie BOR-u są więc zawsze przygotowani. To męska praca, ale w biurze pracują także kobiety. Doskonale walczą i perfekcyjnie władają bronią. Powiedzenie słaba płeć jakoś tu nie pasuje. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo kobiet pracuje, nawet z samym prezydentem. I mam nadzieję, że teraz jak będzie prezydent Bush, to wszyscy to zobaczą i będę mniej dyskryminowana. Oficerowie pracują głównie na ziemi, ale jak się okazuje, przestworza też nie są im obce. Garnitur i krawat w podniebnych wyczynach nie przeszkadzają. Na ślub czy wesele kolegi, koleżanki też się skacze w garniturze. Jeszcze dodatkowo z jakimś bukietem kwiatów. Pracę agentów ochrony skrywa na co dzień mgła tajemnicy. Dziś zaprezentowali się od kuchni. Było coś dla oka, ciała i ducha. Biskup Jan Chrapek, który z Borem współpracował w czasie papieskich pielgrzymek, chwali oficerów nie tylko za stalowe mięśnie. Absolutnie byłem pewny bezpieczeństwa, nie tylko, że bezpieczny, ale dobrze kulturalnie obsługiwany. Mogłem też być pewny, że nie będę się wstydził tych ludzi. Szef BOR-u, generał Mirosław Gawor, przyznaje, że porażki się zdarzają. To archiwalne zdjęcia z tortowego ataku na premiera Jerzego Buzka. Zapewnia jednak, że jego ludzie prezentują najwyższy światowy poziom. Naprawdę nie odbiegamy i nie musimy mieć stresów na tle wyszkolenia innych służb, bo mamy ze sobą codzienne kontakty, chociażby teraz z agentami Secret Service. Kolejny sprawdzian czeka ich już w najbliższy piątek, gdy do Warszawy przyjedzie prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush. Oficerowie Biura Ochrony Rządu zapewniają bezpieczeństwo osobom publicznym i najważniejszym gościom z zagranicy. O tym, jak niebezpieczna jest praca ludzi stojących czujnie z boku najważniejszych wydarzeń, może świadczyć choćby ta szyba i widoczny na niej efekt pracy potencjalnego zamachowca. Informacje Radosław Kietliński. Za tydzień w Małopolsce pojawią się niebieskie smoki. To pomysł dzieci. Inspektor Wawelek zaczął służbę w policji, by pomagać dzieciom ofiarom przestępstw. Pomysł był prosty. Specjaliści doszli do wniosku, że policjantom, aby lepiej dotrzeć do dzieci ofiar przestępstw czy poszkodowanych w wypadkach, potrzebna jest maskotka. To ona miała pomóc w przełamaniu barier w bardzo trudnych sytuacjach i choć na chwilę odwrócić uwagę dziecka od przykrych wspomnień. Pomysł rodził się poprzez policję również z innych krajów. Policjanci na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech mają takie maskotki.
Dzięki kuratorium oświaty rozpisany został konkurs wśród uczniów szkół małopolskich. Nadesłano 1816 prac. Wyróżniono dwie prace, Joanny Janik z Nowego Sącza oraz Ewy Tomaszewskiej z Krakowa. Imię dla smoka wymyślił zaś Konrad Szwed. Inspektor Wawelek został dziś oficjalnie zaprezentowany najmłodszym i rozpoczął służbę w policji. Cała Rumunia z zapartym tchem obserwowała akcję ratowania 2,5-rocznej dziewczynki, która wpadła do studni. Dziecko utknęło na głębokości 6 metrów. Strażacy walczyli o jej życie przez 6 godzin. Mała Alina wpadła do tej studzienki. Otwór ma zaledwie 35 cm średnicy, ale jest głęboka na prawie 10 metrów. Dziewczynka zaklinowała się 4 metry od dna. Dziecko płakało i przeraźliwie wołało o pomoc. Strażacy próbowali dokopać się do niej, ale bez skutku. Z minuty na minutę dziecko było coraz bardziej przerażone. Ostatecznie ratownicy zdecydowali się spuścić głową w dół do studni 18-letnią szczupłą dziewczynę. Dopiero jej udało się wyciągnąć dziewczynkę. Francuscy deputowani ratyfikowali traktat nicejski. Lada dzień powinien go zatwierdzić Senat. Wszystko zatem wskazuje na to, że Francja będzie pierwszym krajem, który uzna zasady rozszerzenia Unii Europejskiej. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Irlandczycy odrzucili traktat w ogólnonarodowym referendum, Europa patrzyła na Francję z lekkim niepokojem. Niespodzianki jednak nie było. Zagłosowały m.in. dwa największe ugrupowania, rządząca Partia Socjalistyczna i konserwatywna RPR prezydenta Jacques'a Chiraca. Senat powinien zatwierdzić traktat jeszcze w tym miesiącu. W deszczu i smutno Rosja obchodzi 11. rocznicę uchwalenia deklaracji o suwerenności. Chociaż formalnie jest to jedno z najważniejszych świąt państwowych, większość Rosjan nie wie, skąd się wzięło, ani dlaczego się je obchodzi. O święcie Rosji pamiętali natomiast czeczeńscy bojownicy. Przeprowadzili tej nocy serię ataków na pozycje wojsk rosyjskich. Zginęło 10 Rosjan, kilkunastu zostało rannych. Prawie 1,5 miliona ludzi dotknęła powódź, jaka nawiedziła południe Chin. Klęska zniszczyła prowincję Guangdong, uważaną za najbogatszą część tego kraju. Woda zalała setki tysięcy hektarów ziemi. 25 osób zginęło, kilkadziesiąt tysięcy straciło swoje domy. Według władz naprawa szkód zajmie kilka lat. Biznes informacje, Artur Tamborski. A zaczynamy od służby zdrowia. Zapraszam. Szpitale w niepowołanych rękach. Oto jak może skończyć się niekontrolowana prywatyzacja. Czy mimo niechęci Unii uda się powiększyć specjalne strefy ekonomiczne? Benzyna to lepszy biznes niż wódka, uważają inwestorzy. Do drzwi zadłużonych polskich szpitali pukają nie tylko komornicy, ale i o dziwo inwestorzy oraz banki. Na rynku w cenie są szpitalne długi, a tych nie brakuje, bo 95% placówek balansuje na granicy utraty płynności finansowej. Ministerstwo Zdrowia załamuje ręce. Może się bowiem okazać, że przygotowywana prywatyzacja szpitali będzie już niepotrzebna, bo placówki za długi przejdą tanim kosztem w prywatne ręce. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 18 milionów długu. Prawie połowę z tego kupiły już prywatne firmy. Są takie, które również żądają od razu spłaty całej kwoty. Natomiast te długi wzięły się stąd, że instytut nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań na bieżąco, a więc te odsetki dodatkowo jeszcze pogłębiają trudną sytuację instytutu i tworzy się takie błędne koło. W takim błędnym kole jest większość szefów szpitali w Polsce. Handel ich długami to u nas nowość, ostatnio coraz bardziej popularna. Rekordzista sopocka firma Greenhouse kupiła długi 187 szpitali. Mechanizm jest prosty. Za 60% wartości firma przejmuje zobowiązania szpitali od ich wierzycieli, głównie dostawców sprzętu medycznego i firm farmaceutycznych. Restrukturyzuje się dług i wypuszcza się to i plasuje na rynku finansowym w postaci innego instrumentu papieru wartościowego, takiego chociażby jak obligacje. Co się stanie, gdy okaże się, że firmy wykupiły wszystkie wierzytelności, na przykład kliniki przekraczające nawet wartość placówki? To mi spędza sens oczu. No, ja nie bardzo wiem, co wtedy można byłoby w takiej sytuacji zrobić. Ekonomiści są większymi optymistami. Twierdzą, że handel długami to szansa na wprowadzenie zasad rynkowych do służby zdrowia, a egzekucja zobowiązań może w końcu skłonić dyrektorów szpitali do oszczędności, bo reguły wolnego rynku mogą być dla nich zabójcze. To zależy od tego, co będzie robił i ten rząd, i następne rządy z długiem służby zdrowia. Jeżeli uprze się dosyć, od tej chwili jesteście na swoim, teraz spłacajcie sami swoje długi, no to wtedy rzeczywiście...